Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Hitler napadł na Polskę, zabił 3 miliony Żydów, zabił 3 miliony katolików, zabronił posiadania broni. No, przyszli komuniści, no i zabronienie posiadania broni istnieje do dnia dzisiejszego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No i w Ameryce teraz komuniści chcą zabronić posiadanie broni w Ameryce. W Ameryce komuniści chcą zrobić to, co Hitler zrobił Polsce, to, co komuniści zrobili Polsce, to, co Kubańczycy, komuniści na Kubie, w Chinach, w Rosji, we wschodnich, no w całej Europie Wschodniej. Socjaliści jak dochodzą do władzy, no to jest to władza jednopartyjna. Nie ma demokracji, kiedy jest jedna jedyna partia. Jeżeli nie ma demokracji, no to wtedy będzie opozycja. No to żeby opozycję unieszkodliwić, no to broń musi być zakazana. Jeżeli jest demokracja i są wolne wybory, no to obydwie strony mają broń. No, w demokracji socjalistycznej, jednopartyjnej, no to broń ma tylko wojsko, milicja, partyjniacy, ormowcy, wszyscy ci, co działają dla państwa, tak? No nie tyle dla państwa, bo dla partii. No i kiedy prezydent Trump właśnie powiedział, przedstawiał kandydatkę na sędzinę w Sądzie Najwyższym, Amy Coney Barrett, no to on właśnie powiedział, że ostrzegał, że najbliższe lata no to będą decydowały o tym, czy druga poprawka do konstytucji przetrwa, czy druga poprawka do konstytucji nie przetrwa. No, konstytucja w Ameryce mówi, że każdy obywatel ma prawo do posiadania broni. Czerwone świnie, no to tłumaczą, że tam jest napisane, że ta broń to ma być w ramach brygad milicyjnych, no, że to są milicyjne brygady i one jak są stworzone i są kontrolowane przez rząd, no to wtedy ci milicjanci mogą mieć tą broń. No to nie jest prawda. Każdy obywatel może mieć broń. No jeszcze mówią, że w zasadzie to w konstytucji to nikt nie mówił o karabinach maszynowych, tylko mówił o muszkietach, mówił o broni gładkolufowej, o tym, że strzelano tam ze skałkówek. To tak interpretują kretyni marksistowcy, to tłumaczą, że konstytucja zezwala każdemu Amerykaninowi mieć skałkówkę. No nawet już nie broń kapiszonową, no już nie wspominając o broni z normalnymi nabojami. No i Trump ma rację. Trump jak 90% wszystkiego, co mówi, czy 99% co mówi, no to ma rację. Komuniści czają się na broń. Jak się popatrzy na stronę internetową Joe Bidena, no Joe Biden też czerwona świnia od 40 lat, łapy miał umaczane wszędzie i w Moskwie, i w Chinach, jego syn na Ukrainie. No to jest zawodowy polityk na poziomie Millera, Kwaśniewskiego. No łajza po prostu polityczna łajza, no i on jest kandydatem na prezydenta Ameryki. No i oni będą głosowali. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo i głosujesz, nie głosuj na czerwone świnie. Jeżeli jesteś zadeklarowany jako demokrata, po prostu nie idź tam. Jeżeli jesteś skłonny zmienić, zrozumieć, co się dzieje w Ameryce, no to zmień praktycznie będąc w Ameryce, wyjeżdżając z Polski, no to nikt nie powinien mieć przekonań socjalistycznych. Także głosuj 3 listopada na konserwatystów. Głosuj na Trumpa, głosuj na polityków konserwatywnych. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No i na stronie Joe Bidena, no to tam jest cała lista, cały przekrój tego, co Partia Socjalistyczna, Partia Demokratów zamierza zrobić. Kontrolować. Pierwszą z kontroli, no to będzie narodowe takie licencje broni. Teraz to wszystko jest w zasadzie w rękach stanowych, w rękach lokalnych komend policyjnych i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby chcą wprowadzić narodową
licencję na posiadanie broni. Mają być prawa, które wprowadzają, no jeżeli ktoś się nie podoba, no to w zasadzie sędzia może albo zarekwirować broń bez żadnego przesłuchania w sądzie, bez żadnej ewaluacji w szpitalu psychiatrycznym. Po prostu ktoś mówi, ten człowiek nie powinien mieć, jest broń, powiedzmy, zabierana. No to jest nadużycie władzy, tak? Komuniści wsadzali wszystkich do domów wariatów i wszystkim konfiskowali broń. No, będzie zakaz na broń półautomatyczną, która niby wygląda jak pełnoautomatyczna wojskowa, no ale nie jest. No, to też tłumaczą, że bandziory, maniacy wychodzą i strzelają w szkołach. Dlaczego strzelają w szkołach? No bo w szkołach jest zabroniona broń. Także nauczyciele nie mogą mieć broni, strażnicy nie mogą mieć broni, woźni nie mogą mieć broni. Czyli jak taki morderca przychodzi do szkoły, no to on wie, że nie zostanie zabity, że on nie będzie miał żadnego linii oporu. Dlatego wybierają te szkoły, wybierają te miejsca, gdzie jest broń nielegalna. I on jest jedyny z nielegalną bronią. Także to tak się działa. No ostatnio proponowali, żeby w szkołach mieć po kątach jakieś wiaderka z kamieniami, żeby nosić w plecakach jakieś tam cegłówki, nie cegłówki, do samoobrony. No, ale nie pozwolą nauczycielom, czy woźnym, czy strażnikom mieć broni. No No ale to już tak na marginesie. Ale największy problem w tym wszystkim to jest to, że komuniści, socjaliści sugerują to, proponują to, żeby fabryki czy kompanie, które produkują broń, żeby były odpowiedzialne cywilnie za złe używanie broni. Także w zasadzie, kiedy jakieś przestępstwo kryminalne się zdarzy, kiedy zdarzy się jakiś wypadek, kiedy ktoś się targnie na siebie z bronią, no to wszystko, to rezultat miałby być taki, że fabryki, producenci czy firmy są odpowiedzialne za tego rodzaju rzeczy. No to można sobie wyobrazić, co by było, jakby wszyscy producenci samochodów zaczęli być odpowiedzialni za to, tak? Narodowa Komisja Bezpieczeństwa w Ameryce, no to mniej więcej pokazuje, że jest 40 tysięcy wypadków śmiertelnych w Ameryce na 300 milionów, 40 tysięcy, no ale jest ponad 4 miliony, prawie 5 milionów najróżniejszych uszkodzeń czy powiedzmy utraty zdrowia w czasie wypadku. To są dane z 2018 roku. No i często też samochód jest używany do popełnienia przestępstwa. Także jeżeli tak się pomyśli na to, no to w ogóle nie ma sensu wskazywać palcem na fabrykę samochodów. Dodać do tego też trzeba, no, że jeżeli samochód źle działa, czy nieprawidłowo działał, czy coś tam się zepsuło, no to tak samo jak samochód, tak samo jak broń, no to jest, to fabryka jest odpowiedzialna. Oczywiście, że to jest odpowiedzialna, no ale teraz propozycja Bidena i socjalistów, komunistów amerykańskich, no to jest taka, że fabryka no to nic nie musi zrobić złego, kompletnie nic może nie zrobić złego, no i mimo wszystko będzie uznana winnym, tak? Wypadki samochodowe zdarzają się, kiedy kierowca, powiedzmy, nie zwraca uwagi, jak jedzie, albo jedzie szaleńczo, albo się ściga, albo wyprzedza, albo robi jakieś idiotyczne rzeczy, czy nawet jest pod wpływem narkotyków, czy alkoholu, czy marihuany. No i to przecież by było kretyńskie mówić, że fabryki samochodów powinny być odpowiedzialne za to, że ktoś jest
że stracił pracę, że stracił zdrowie, że są koszty jakieś tam medyczne, że cierpiał, że no cokolwiek z tego wypadku by było, za jego ból, no bo tak w sądach, jeżeli są jakieś tam odszkodowania, no to oni zawsze mówią, że odszkodowanie też jest za ból i za cierpienia. No i z bronią to jest podobnie, tak? Broń to jest tylko maszyna. Nie broń zabija ludzi, tylko ludzie zabijają ludzi. To jest ten, który pociąga za ten cyngiel. A narzędziem może być maczeta, w Anglii noże rzeźnicze są bardzo popularne, sztylety, najróżniejsza broń, szable, nie szable, siekierki i tak dalej, i tak dalej. Także broń, można powiedzieć, że więcej można wystrzelić, no ale to jest tylko narzędzie. Mniej niż 1% rewolwerów i pistoletów jest użyta w jakichś działaniach kryminalnych, czy w samobójstwach, czy w wypadkach. Także to jest. No i kiedy one są, no to są zawsze wina, czy przyczyna, to jest zachowanie tego operatora, tak? Czy człowieka, który już miał tą broń w ręku. Tak samo motocykle, jak się popatrzy, no to mają większe prawdopodobieństwo, że komuś zrobią krzywdę. Wypadki śmiertelne na motocyklach, no to jest 500 na milion, a broń, no to jest 80 na milion, tak? Także to jest dramatyczna różnica. No i czy ktoś by mówił, że fabryki motocykli mają być odpowiedzialne za to. Trzeba też pamiętać, że broń jest używana w Ameryce mniej więcej 2 miliony razy do samoobrony, tak? Średnio tak 2 miliony razy do samoobrony. Czyli co? Czyli rząd powinien dawać jakieś bonusy, czy dawać jakieś nagrody za to, że ktoś posiada broń? No oczywiście, że tego nie zrobi. No komuniści po prostu chcą zabrać broń z ręki Amerykanom. No i wszyscy ci, którzy starają się przekonać społeczeństwo, żeby kontrolować tą broń, no to czasami mówią, że fabryki, no to w zasadzie to cały ten marketing, cały ten reklama tych broni, pistoletów i rewolwerów, no to jest bardzo taka, przekonuje kryminalistów, tak, że przekonuje kryminalistów, no bo dlatego, że są niskie ceny, łatwe do schowania, że tego nie widać, robią specjalne takie, żeby nie wystawały, żeby były to gładziutkie, żeby to łatwo było kabura dostępna i tak dalej, i tak dalej. No i mówią, że to jest tylko robione dla bandziorów i kryminalistów. No oczywiście, że to jest bzdura. To, że to jest lekkie, łatwe do noszenia, no to pokazuje, że 20 milionów Amerykanów nosi 20 milionów Amerykanów nosi ze sobą broń. Dużo więcej ludzi ma zezwolenie na broń do noszenia schowanej, no ale 20 milionów ludzi deklaruje się, że nosi. No i bardzo często kobiety, które preferują mniejszą broń, lżejszą broń i tak dalej, i tak dalej. Także kobiety też mają prawo do obrony. Dużo badań pokazuje, że to, że ludzie mają broń w pewnych rejonach, no to poziom przestępstw jest niższy niż tam, gdzie nie mają. Biedni ludzie w pewnych rejonach, gdzie jest bardzo dużo bandytyzmu, no, gdzie jest największy, powiedzmy, bandytyzm, no to oni na pewno, jeżeli mają broń, no to im się ona bardzo, bardzo przydaje. No ale teraz co, jeżeli by socjaliści wprowadzili odpowiedzialność fabryki i kompanii za używanie broni, no to ta broń zaczęłaby być bardzo droga. Jeżeli by była bardzo droga, no to biedni ludzie w bandyckich rejonach nie mieliby szansy w ogóle się obronić, tak? Policja sama w sobie wierzy w to, że
obywatele, uczciwi obywatele, legalnie posiadający broń, pomagają społeczeństwu. 80%, 70% policjantów mówi, że własność, czy prawo do posiadania broni, konstytucyjne prawo do posiadania broni, poprawia bezpieczeństwo społeczeństwa jako takiego. Są najróżniejsze badania, no i właśnie to jest 4/5 policjantów jest za posiadaniem broni. Jeżeli wszyscy ci demokraci, socjaliści są tak przeciwko broni, no to wypadałoby poprosić, żeby ich obrona, ich goryle, ich wszyscy ludzie, którzy stoją naokoło, żeby odłożyli właśnie tą broń, którą mają. Odłożą? No oczywiście, że nie, no bo to są czerwone świnie, to są Kali mieć broń dobrze, ktoś inny niż Kali mieć broń, to niedobrze. No i to po prostu to tak działa, lewactwo tak działa. To jest najgorsze świństwo właśnie lewactwa, że są hipokrytami. Sami mogą, a ktoś inny nie może. Do tego trzeba pamiętać, że no i dodać, że Trump ma rację, demokraci, socjaliści chcą zabronić broń. Demokraci, socjaliści chcą skonfiskować broń. No jeżeli wygrają w Senacie, no to wtedy w Senacie to przegłosują. No i następuje w Ameryce Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich. No i to jest koniec Ameryki. Dlatego jeżeli jesteś w Ameryce, jeżeli żyjesz w Ameryce, jeżeli masz prawo do głosowania 3 listopada, głosuj na republikanów, głosuj na konserwatystów, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna, tradycja, rodzina, uczciwość i tradycja. Nie daj się zastraszyć, nie daj się wciągnąć w te obiecanki, macanki socjalistów. Nastąpi kompletny rozkład amerykański, nastąpi ekonomicznie. Jeżeli socjaliści dojdą do władzy, no w 2020, no to już przez następne 12, 16, może 20 lat będą demokraci przy władzy. I wtedy już oni wprowadzają takie prawa, że Ameryka po prostu skona. Ameryka skona i Chiny po prostu wystrzelą do przodu. Ekonomicznie będzie zapaść, ekonomicznie będzie makabra amerykańskiego. Dlatego nie głosuj na socjalistów, głosuj na konserwatystów. Nie, jeżeli nie chcesz głosować na nich, a jesteś demokratą, nie idź do wyborów. Pozwól, żeby Ameryka konserwatywna od 200 ponad lat, do 200 lat przetrwała. Zdrowia! Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.